Witam, dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Suigetsu. Zapraszam. Suigetsu oznacza dosłownie wodny księżyc. Jest to poetyckie określenie księżyca odbijającego się od powierzchni wody. Hozuki oznacza miechunka rozdęta. Wydaje się, że potrzebuje on częstego nawodnienia, szczególnie przy dłuższych podróżach. Chciał walczyć z Kisame i innymi mistrzami miecza mgły. Najbardziej lubił galaretkę i jogurt, a najmniej suszone mątwy. Jego grupa krwi to B i urodził się 18 lutego. Przypłynęli miał 16-17 lat, 177 cm wzrostu i ważył 57 kg. Opanował dwie natury czakry, wiatru oraz wody. Jego hobby było dbanie o swój miecz. Suigetsu kończył 92 oficjalne misje, 2 rangi D, 33 rangi C, 40 rangi B, 13 rangi A oraz 4 rangi S. W omakę odcinka 161 Naruto Shippuden, Karin ukradła jego szczoteczkę do zębów, myśląc, że jest to szczoteczka Sasuke. Początkowo wyraźnie się bał Orochimaru, a później gdy przybyli do Konohy podczas wojny, to chciał zniszczyć wioskę, pokazując swoją lojalność wobec Orochimaru. Wraz ze swoim bratem Mangetsu chcieli zostać członkami Mistrzów Miecza Mgły, jego bratu się to udało, a jemu już nie. W tace drużynie Sasuke tylko Suigetsu nie posiada takiego samego koloru oczu i włosów. I to już wszystko jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!